Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Włodek. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Ja prowadzę kanał o tematyce beauty, jest to przede wszystkim makijaż, tak jak dzisiaj. Czasami pielęgnacja, a czasami różne zabiegi kosmetyczne, więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam Was do subskrypcji. A teraz kochani, witam Was w kolejnym odcinku podkładowego maratonu. I dzisiaj zajmiemy się testowaniem produktu, o który dostawałem dość dużo pytań. Jest to Smashbox Studio Skin Full Cover. Słuchajcie, według opisu producenta jest to podkład o pełnym kryciu i jest kremowy, ale bardzo lekki. Nie zbiera się w liniach, nie ciastkuje, wygląda naturalnie, ma 24-godzinną trwałość i matowe wykończenie. Natomiast zanim przejdę jeszcze do aplikacji, chciałbym z Wami poruszyć parę kwestii, których producent nie do końca pamięta, żeby zawierać w swoim opisie, ale które wyłapałem oglądając recenzje innych youtuberek i specjalistów Smashbox, bo jednak jest to podkład, który dość intensywnie marka Smashbox wysyła różnym influencerom do testowania. Nie mam pojęcia, czy to jest promowane, czy nie, niczego tutaj nie sugeruję, aczkolwiek dzisiaj przekonam się na własnej skórze właśnie, jak to jest z tym podkładem. Natomiast właśnie z tych kwestii, które udało mi się wyłapać, to przede wszystkim to, że podkład jest kierowany do skóry mieszanej lub tłustej, która pragnie takiego pełnego krycia. Więc jeżeli już na start nie jesteście w tej kategorii, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten podkład u Was się nie sprawdzi lub nie będzie dobrze wyglądać. Po drugie, podkład jest bardzo specyficzny i problematyczny w pracy, jest mega łatwo z nim przesadzić, co znowu zaowocuje tym, że nie będzie on dobrze wyglądać. Przynajmniej to wyłapałem ze wszystkich filmików, które oglądałem jak dotąd. Po trzecie, i jest to najbardziej dla mnie zastanawiająca kwestia, to, że nawet specjaliści Smashbox mówią, że przy tym podkładzie, zwłaszcza przy tym podkładzie, bardzo, bardzo będzie potrzebna baza. Najlepiej, żeby to była baza nawilżająca. Oczywiście najlepiej, żeby to była ich baza nawilżająca lub taki olejek, który oni mają w swojej w swojej gamie produktów, żeby ten podkład po prostu nie wyglądał za sucho i dobrze się sprawdzał, jakby dobrze się nakładał i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak powiedziałem, to jest dla mnie najbardziej zastanawiająca kwestia, dlatego że podkład do najtańszych nie należy. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze to, że on potrzebuje pomocy ze strony bazy, olejku lub jakiegokolwiek innego produktu, to jeszcze bardziej podnosi jego cenę. Więc mamy już takie trzy malutkie minusy, albo i spore minusy. Podkład się nie nadaje do wszystkich rodzajów cer. Co to znaczy, to jest obiektywne, subiektywne, tak? Jeżeli mamy taką cerę, no to nie jest minus. Jeżeli takiej cery nie mamy, no to wiadomo, że będzie to dla nas minus, bo po prostu będzie dla nas za suchy. Po drugie, podkład jest problematyczny w pracy i po trzecie, wymaga pomocy ze strony innych produktów, co podnosi jego cenę, bo skoro nie można go używać solo, to będzie on musiał nas więcej kosztować, bo kupimy do niego coś jeszcze. No, o ile coś już mamy, ale nie każdy będzie miał. I tutaj się pojawia pytanie, czy tak naprawdę gra jest warta świeczki, czy ten podkład jest na tyle dobry, żeby go kupić i żeby się tak poświęcać. O tym się przekonamy już za chwilę. Słuchajcie, ja ogólnie tego podkładu nie odważyłem się kupić. Właśnie oglądając te wszystkie recenzje, stwierdziłem, że najbezpieczniej dla mnie będzie, jeżeli wezmę po prostu próbkę, więc złapałem sobie próbkę w Sephorze w kolorze 101, czy tam 1.1, jest to kolor neutralny. A jeżeli mi się sprawdzi, to pewnie go zakupię, ale stwierdziłem, że właśnie nie będę ryzykować pieniędzmi i zrobię to dopiero po przetestowaniu produktu. I mimo to, że wszyscy polecają do niego używanie baz, ja nie mam zamiaru używać tutaj żadnej bazy. Jak wiecie, ja obrałem sobie taką zasadę, żeby w filmikach z testami podkładów baz nie używać, żeby produktowi nie pomagać. Chcę zobaczyć, jak podkład sprawdza się solo, bo ja tak naprawdę nie mam zamiaru inwestować w niego dodatkowych pieniędzy. Jeżeli mam go kupić, to on ma być dobry sam w sobie. Taka jest moja zasada i tak też testuję te produkty dla Was. Dlatego tutaj tak samo nie będę robić wyjątku. Natomiast mam dość dobrze nawilżoną cerę. Użyłem kremu Embrylisse, który jest też taki dość mocno nawilżający, więc wydaje mi się, że ten podkład nie powinien mieć problemów z suchością. No i mam cerę spilingowaną, więc tak jakby w ten sposób zrobiłem ukłon w kierunku tego produktu. Natomiast tak jak powiedziałem, chcę przetestować sam w sobie produkt bez żadnej pomocy. Jeżeli chodzi o narzędzie, jak zawsze przygotowałem sobie pędzelek i jak zawsze przygotowałem sobie gąbkę. Jeżeli będą znowu pytanka o ten pędzelek, to jest to Real Techniques B03 z serii Bleu. Czy tam Blue, nie wiem dokładnie jak to się czyta. A teraz przechodzimy do aplikacji i użyję... O matko, on jest strasznie gęsty, to już widzę na pierwszy rzut oka. Użyję go naprawdę bardzo małą ilością, tak na start. Wziąłem sobie taką najmniejszą, dosłownie kropeczkę na palec
I zrobię to w ten sposób. Wytrę go sobie o dłoń tutaj z tyłu i go bardzo mocno wpracuję w pędzel. Tak, żeby praktycznie nic na nim nie było. I będę go aplikować w ten sposób. A z drugiej strony, jeżeli ta metoda mi się nie będzie sprawdzała, zacznę go nakładać przy pomocy gąbki. Ok, myślę, że to widać. Bardzo, bardzo mała jego ilość sprawiła, w sensie prawie go nie widać na skórze, przez to jak bardzo mało go użyłem. Natomiast mimo to pojawiła się delikatna ilość krycia. Na razie tego krycia jest za mało, ale dlatego, że użyłem też tego produktu tak bardzo, bardzo, bardzo mało. Ale myślę, że właśnie tutaj będzie lepiej działać warstwowo i bardzo bezpiecznie. Więc biorę sobie taką drugą, kolejną malutką kropelkę. Robię dokładnie to samo, nabieram go na pędzel, wpracowując go bardzo głęboko, żeby nie było go od razu na twarzy za dużo. No słuchajcie, powiem wam tak. Jak na tak małą ilość produktu, to krycie jest naprawdę zniewalające, bo to są naprawdę śladowe ilości tego podkładu, który nakładam na buzię, a praktycznie większość niedoskonałości takich drobnych została ukryta bardzo, bardzo ładnie. Jak na razie ten podkład ma świetliste wykończenie, ale założyłem, że po prostu krem Embryolisse pod spodem w większości podkładów daje świetliste wykończenie. Ale wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Chciałbym sobie dołożyć troszeczkę grubszą warstwę tego produktu w niektórych miejscach, ale boję się, że mogę spowodować, że jednak on będzie wyglądać za sucho, bo zwłaszcza tutaj mi się wydaje, że gdybym dołożył jeszcze jedną warstwę, to to by już zaczynało wyglądać jak ciastko, bo tutaj ta faktura jednak nie wygląda aż tak korzystnie i aż tak gładko, ale nie jest źle, absolutnie nie jest źle. Na chwilę obecną to wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie. Teraz zrobię sobie przy pomocy gąbki aplikację tego podkładu na drugą stronę twarzy. Tak naprawdę nie wiem, jak on to zrobić, czy wchłonąć to w gąbkę od razu, czy zacząć takimi malutkimi kropeczkami. Zrobię chyba sobie kropeczki. Tak myślę, zryzykujemy. Ale będą to naprawdę kropeczki z małej ilości produktu, nie będzie go dużo. No i zobaczymy, jak to będzie teraz się prezentować. Mam wrażenie, że ze strony pędzelka krycie było troszeczkę szybsze do zbudowania i on też się tutaj tak dziwnie wchłonął w gąbkę, ale to nic. Z gąbką też nie mam żadnego problemu, po prostu troszeczkę ten podkład inaczej kryje, inaczej się rozkłada. Myślę, że wolę aplikację gąbki pod względem tego, jak podkład wygląda, bo wydaje mi się, że wygląda troszeczkę bardziej naturalnie, ale z drugiej strony wolę pędzelek, dlatego że zapewnia mi więcej krycia. No ale będziemy budować sobie dalej to krycie przy pomocy gąbki, dołożymy sobie troszeczkę więcej produktu. Hej, tutaj edytujący Władek. Nie wiem, czemu wam w ogóle tego nie powiedziałem podczas nagrywania tego filmiku, ale troszeczkę mi się zwałkował też na kremie. Nie było to jakoś uciążliwe. Nie mam pojęcia, czy to była wina kremu czy podkładu, że mi się to zaczęło troszeczkę ważyć i wałkować. Ale jak to przetarłem później gąbką i też zresztą jak widzicie za chwilkę jak zrobię, to wszystko wyglądało bardzo dobrze. No, natomiast stwierdziłem, że wam o tym powiem, bo zapomniałem wspomnieć na filmiku, ale troszeczkę mi się wałkował, ale minimalnie. I myślę, że to może być problem kremu. Z kolorem na całe szczęście udało też się trafić, bo naprawdę bardzo ładnie się wpasowuje, nie odcina się nigdzie. Mógłbym go spokojnie nie przyciągać na szyję i nie byłoby podkładu widać, więc z koloru się cieszę. Jeżeli macie podobne kolory podkładów do mnie i chcielibyście wiedzieć, jaki podkład, jaki kolor by się sprawdzał dla was, to 101 myślę, że byłby dla was jak najbardziej ok. O ile, tak jak powiedziałem, mamy takie same kolory podkładów w innych produktach. A jeżeli chcecie wiedzieć tak dla, jakby to powiedzieć, dla porównania, 101 z Bourjois Full Coverage Always Fabulous, 101 z Satin Matte, to takie podkłady, które mam tutaj na wierzchu, z Avonu Light Beige, to jest mój kolorek. No akurat te podkłady mam tutaj aktualnie na wierzchu. Jeszcze 20NN z Urban Decay, to są kolory, które pamiętam. No powiem wam tak, bardzo bałem się tego podkładu, naprawdę się go bałem.
ale wydaje mi się, że wygląda na chwilę obecną naprawdę bardzo nieźle. Jeszcze spróbuję go użyć troszeczkę jako korektora, może jakimś mniejszym pędzelkiem, albo nawet przeklepię go palcem w tych miejscach, gdzie jeszcze tego krycia bym chciał odrobinkę więcej. Ale taka cienka warstwa faktycznie wygląda naturalnie, tak jak powiedział nam producent, i faktycznie wygląda no, dość świeżo i gładko, i myślę, że tutaj po prostu kwestia tego, żeby używać małych ilości, jest kluczowa. O, teraz tą kropeczkę, co nałożyłem, jest zdecydowanie tego za dużo. Powiem wam w ogóle, że może to jest właśnie kwestia tego, że ja zawsze używam tak mało produktu, to dlatego teraz mi się udało nie przesadzić. Ale jeżeli ktoś z was właśnie od zawsze używa bardzo dużej ilości swoich produktów lub tego produktu, Władek, naucz się odmieniać. W każdym razie, jeżeli macie tendencję do korzystania z dużej ilości produktów, to na pewno trzeba będzie się troszeczkę pouczyć, żeby używać go mniej. Ale jeżeli lubicie takie naturalne makijaże, to być może jesteście już przyuczeni, żeby używać bardzo małych ilości. W każdym razie, moje obawy aktualnie wydają się być absolutnie bezpodstawne, bo nałożony w sposób taki, jak wam pokazałem, wygląda bardzo dobrze i jestem z niego jeszcze na razie zadowolony. Zobaczymy, jak on się będzie nosić, bo to również jest jakby jego karta przetargowa, że on jest bardzo, bardzo trwały. Zobaczymy, czy będzie na mnie trzymać mat, zobaczymy, czy będzie się zbierać, bo sama aplikacja, jak widzicie, przeszła w miarę bez problemów. Słuchajcie, pod oczami użyję w miarę krojącego korektora, żeby skóra pod oczami nie odstawała od reszty skóry, bo myślę, że jakbym użył czegoś delikatnego, to po prostu mogłoby to wyglądać niespójnie. Więc złapałem sobie za Infallible More Than Concealer z L'Oreala, który jest też w miarę suchym i matującym korektorem, więc myślę, że powinien się wykończeniem też zgrywać z tym podkładem. Jak widzicie, nie nakładam go jak zawsze za dużo, nakładam go prosto pod oczy, nie zjeżdżam nim na policzki, chociaż może powinienem, bo jest trochę dla mnie jasny, żeby jak zawsze nie przekłamywać końcowego efektu podkładu. Tutaj troszeczkę sobie z policzka zdjąłem krycie, nakładając ten korektor palcem go ściągnąłem, więc sobie dołożę podkład na miejsce, gdzie go zabrakło. Ale mimo wszystko myślę, że pędzelek dla mnie jest preferowaną opcją, bo nawet tutaj przynosi to krycie po prostu o wiele ładniej się udało zbudować niż przy pomocy gąbki. I teraz jak go sobie dokładam pędzelkiem, to mi się zdecydowanie bardziej mimo wszystko podoba pędzelek. Ale jeżeli lubicie jakieś, jeżeli macie swoją ulubioną metodę aplikacji, to jak najbardziej się jej trzymajcie. Jako pudro jak zawsze używam Pat McGrath, jest to mój ulubiony puder do testów, bo nie trzyma matu przez cały dzień. Dzięki czemu testujemy znowu właściwości podkładu, a nie pudru. Brwi już wcześniej podmalowałem kredką z Vibo, moją ulubioną Feather Brow Creator, żeby zaoszczędzić odrobinkę czasu, a teraz je przeczeszę moim ulubionym żelem do brwi z Benefitu 24 Hour Brow Setter. Rozświetlaczy w tego typu filmkach nie używam, dlatego że chcę wiedzieć, czy się błyszczę, dlatego że podkład się błyszczy, czy błyszczę się, dlatego że rozświetlacz się błyszczy. Więc żeby tego nie przekonywać, nie używam rozświetlaczy, ale użyję sobie takiego różu, który dostałem od mojej przyjaciółki MRS Gaski na Instagramie. Bardzo wam polecam jej profil, robi piękne takie flatline'y, zdjęcia produktowe. Jeżeli kochacie kosmetyki, to myślę, że jej profil wam bardzo przypadnie do gustu. Ona mi wysłała taki róż z Avonu, więc spróbuję użyć sobie takiego kolorku na policzkach. To będzie tak naprawdę takie moje pierwsze wrażenie tego produktu. Więc nie wiem, czy on jest bardzo mocno napigmentowany, czy jest delikatny. Ale ja lubię mocniejsze róże. I znowu, trzymam się z tym produktem z dala od środka twarzy, bo jest to moja problematyczna część twarzy, więc nie chcę tutaj żadnych przekłamań. Róż jest bardzo ładny. Troszeczkę krzywo go nałożyłem, ale jest jak najbardziej ładny. Mogę go sobie jeszcze stonować na pewno odrobinkę podkładem, który jeszcze jest na pędzelku. Ale wygląda naprawdę ładnie. Nie sądziłem, że ten kolor
mi będzie pasować, bo on jest taki zimniejszy i zgaszony. Nie jest taki żyły, jak ja lubię zazwyczaj, ale nie jest źle. Dla informacji jest to kolor Desert Rose. Bardzo, bardzo w porządku. I dla wykończenia Chili Bronze z Pierre René. To jest produkt, którego używam zawsze do kontrowania, ale kontruję tylko i wyłącznie sobie tutaj pod żuchwą. Ale wy już to doskonale wiecie, bo widzieliście, jak to robię tysiące razy. Może nałożę jeszcze tylko odrobinkę rozświetlacza w kąciki oczu, bo ja tam uwielbiam rozświetlacz, a korektura przy oczach nie testujemy, więc myślę, że tutaj ten rozświetlacz nam nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, jak zawsze używam paletki z Besame, tej z kolekcji Śpiącej Królewny. I co? Na chwilę obecną makijaż skończony prezentuje się w ten sposób. Szczerze wam powiem, że absolutnie nie wyglądam jak ciastko. Nic tutaj... No... Wszystko wygląda naprawdę dobrze. Nałożone taką cienką warstwą daje mi... Myślę... Taki rodzaj makijażu, jak ja bardzo lubię, czyli że bardzo naturalny, ale właśnie przez to, że ten produkt jest tak kryjący, mogę go na tyle bardzo rozcieńczyć, że po rozcieńczeniu on mi daje wystarczającą ilość krycia, ale przy okazji jest praktycznie niezauważalny na skórze, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że ta recenzja potoczy się już od samego początku w gorszym kierunku i będę marudzić na start. Dlatego, że już oglądając recenzje wcześniejsze, założyłem sobie, że będzie naprawdę nie najlepiej, zwłaszcza przy moich naturalnych preferencjach. Ale muszę wam powiedzieć, że na chwilę obecną to prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Zobaczymy jeszcze jak z trwałością, jeżeli trwałość również się okaże w porządku, myślę, że to będzie kolejny podkład, który sobie kupię do kuferka w kilku kolorach. Nawet niekoniecznie po to, żeby używać solo na klientkach, ale być może domieszywać jego taką odrobineczkę do innych podkładów dla zwykłego podbicia krycia. Więc tak, na chwilę obecną wszystko wygląda super. Za chwilkę wam sprawdzę na telefonie, która jest godzina i wam podam, która jest godzina. I będziemy testować sobie ten podkład przez co najmniej 10 godzin. No, na dłużej dzisiaj chyba nie dam rady, ale 10 godzin to będzie taki minimum, którego będę chciał się trzymać. Więc widzimy się za chwilkę w nagraniu z telefonu. Godzinę mamy aktualnie 13, więc będę musiał ten podkład ponosić przynajmniej do 11. Myślę, że do północy spokojnie z nim wytrzymam. Więc tak, będziemy widzieć się w kolejnych godzinach, będę wam pokazywać jak twarz wygląda. Nie śpię dzisiaj w domu, więc będę kończyć ten filmik już z telefonu. Zostaniemy przy tej metodzie nagrywania, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Jeszcze zauważyłem, trafiłem sobie odrobinkę tym podkładem na palec. I im większa jest jego ilość, tym bardziej on zastyga i tym trudniejsze jest do ruszenia, bo ja teraz nie jestem sobie go w stanie na sucho wytrzeć. Na pewno będę potrzebować jakiegoś mydła albo płynu do zmywania makijażu, więc jest to podkład, który dość mocno zastyga i dość mocno trzyma się swojego miejsca. Mam nadzieję, że przy takiej małej ilości również to będzie adekwatne i będzie to się sprawdzało, dlatego że jestem zadowolony z tego, jak ta twarz wygląda na chwilę obecną i mam nadzieję, że ona będzie tak wyglądała w następnych godzinach. Najlepiej do końca samego dnia, więc o tym przekonamy się już za chwilę. Słuchajcie, minęła godzina 16. Twarz nie wygląda najgorzej, ale będzie widać tutaj w słońcu, że zaczynam się świecić już całkiem. Po 3 godzinach tego się nie spodziewałem. Nie wygląda to źle. W cieniu to wygląda bardzo ładnie, w sensie tak naturalnie i zdrowo, ale no w pełniejszym słońcu wyglądam jakbym już się troszeczkę, zwłaszcza przy nosie, wyświecił za mocno. I też minimalnie mi się pozbierał w liniach. Mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Mimo, że zajmowałem się edycją, z nikim nie rozmawiałem, nie uśmiechałem się zbytnio, więc się dziwię, że się pozbierał, bo jakoś mimicznie nie pracowałem teraz. Wygląda w porządku, ale spodziewałem się po nim matu na dużo dłużej niż to udało mi się uzyskać na chwilę obecną. Nie wiem, czy go odcisnąć, czy go nie odcisnąć. Chyba go troszeczkę odcisnę, ale nie będę go pudrować. Zobaczymy, czy da się to poprawić. Użyję sobie bloteracji tego od Beauty Blendera i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No myślę, że o wiele lepiej, ale jestem zdziwiony, że musiałem sięgać po jakiekolwiek poprawki po tak krótkim czasie przy tak długotrwałym podkładzie. Poza tym nie mam uwag, więc tylko i wyłącznie ta jedna, że troszeczkę podejrzanie za szybko się wyświeca. Na szczęście nic się nie zniknęło, nie starło z twarzy przy tym poprawianiu, więc jeszcze go nie skreślamy, zobaczymy jak będzie to iść dalej. No więc hej, jestem już w moim drugim domu, przyjechałem do rodziców.
Jeżeli chodzi o podkład, mamy godzinę 18, dwie godziny temu poprawiałem go, odciskając nadmiar sebum. Jak możemy zauważyć, to sebum cały czas się przebija i to na całej twarzy, aż idąc po policzki. Nie mam pojęcia, czy to jest kwestia kremu, który dość mocno mnie nawilżył i dlatego ten podkład nie daje sobie rady, czy po prostu ten podkład nie daje sobie rady na mojej cerze, ale chodzi tutaj o utrzymanie matu, bo zbiera się w liniach, powiedziałbym, minimalnie, ale to podejrzewam, że też jest kwestia tego, że po prostu używałem minimalnej ilości produktu. Myślę, że już tego nie będę poprawiać. Zobaczymy, jak bardzo źle może być z tym podkładem, a być może to jest maksimum tego, jak bardzo źle być może. Natomiast, korzystając z okazji, że jestem u rodziców, muszę wam pokazać kogoś. Nie wiem, czy mówiłem wam, czy nie, ale mój pies ostatnio był w ciąży. Tu jest Pixa. Przywitaj się. Patrzcie, jak merda do was ogonkiem. Tak jest. Więc ona była w ciąży i urodziła ostatnio, dosłownie, nie wiem, z 5 dni temu, 10 maluszków, które wam teraz pokażę. Tylko nie będzie to zbytnio wygodne, bo jestem na przedniej kamerce. Tutaj mamy dla nich klatkę. I tutaj się znajdują wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Są wszystkie. Tutaj wam pokażę jeszcze tak z przodu i ze światłem, jak się wszystkie maluszki prezentują. No, czekam, aż podrosną i na pewno sobie jednego zostawię. Tutaj ta na górze była ostatnia z miotu, była 10. Ale, o dziwo, jest najsilniejsza ze wszystkich szczeniaków, jest największa ze wszystkich szczeniaków. Najszybciej dochodzi do jakby piersi matki, najwięcej je, więc to absolutnie się nie zgadza ze stereotypem. No, pobudziłem was trochę, przepraszam, już szukacie, do czego by się tutaj przyczepić. Nie mogę się doczekać, aż otworzą oczy, nie mogę się doczekać, aż zaczną okazywać zainteresowanie ludźmi. Ja nie wybieram sobie żadnego konkretnego pieska z tych, które tutaj leżą. Założyłem sobie taką, nie jakby zasadę, ale sobie tak postanowiłem, że właśnie jak otworzą oczy i będę okazywać zainteresowanie ludźmi, to po prostu poczekam i zobaczę, który pies się będzie do mnie najmocniej przywiązywać i który pies będzie mną najbardziej zainteresowany. I myślę, że wtedy dokładnie tego psa wybiorę. Bo po co ja mam wybierać? Niech pies wybierze mnie. No, a resztę rozdajemy, rozprzedajemy. No. Jak na razie na niej jest kolejka, bo Pixa jest jednym z najbardziej popularnych psów na osiedlu. Prawda? Wszyscy wiedzą, że ona jest przemiła, więc raczej z pozbyciem się szczeniaków nie będzie żadnego problemu. Są przysłodkie. Kochani, no więc minęła już północ. Za chwilkę będę zmywać cały makijaż, ale przychodzę zrobić podsumowanie. Jeżeli chodzi o to, jak się prezentuje makijaż, to jak możecie zauważyć, na mojej buzi jest dość świetliście. Troszeczkę mi ten podkład się przepocił i wytłuścił, zwłaszcza na policzkach. Znaczy ogólnie, jak obrócę twarzą, to raczej widać, że nie ma suchego miejsca, tak jakby. Tak jak powiedziałem wcześniej, zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że użyłem dość mocnego kremu nawilżającego, czy po prostu podkład nie daje sobie na mojej twarzy rady. Natomiast muszę powiedzieć, że tak, jestem zadowolony z krycia, jestem zadowolony z tego, jak mała ilość wystarczy, żeby przykryć to, co chcę przykryć. Jestem zadowolony też z tego, że nie zbiera się jakoś bardzo w liniach, zwłaszcza jak na tak kryjący podkład. Nie jest to złe osiągnięcie. Zaraz jeszcze zobaczę sobie te linie z bliska i może je troszeczkę rozprasuję. Okej, nie udało mi się co prawda rozprasować ich na wizji, bo nie mogłem trzymać telefonu i lusterka jednocześnie. Natomiast rozprasowałem te linie i troszeczkę też odcisnąłem podkład, żeby nie było aż tak świetliście. Miałem do tego mokrą gąbkę, więc może nie zebrało to sebum w 100%, ale jest trochę lepiej. Te linie też się dały na szczęście rozprasować. Powiem wam tak, że jestem na razie taki pół na pół, jeżeli chodzi o ten podkład. Na pewno muszę się nim więcej pobawić, być może z innymi kremami, bo na całe szczęście na mojej cerze nie wygląda ani sucho, jak widać. Wygląda w miarę naturalnie. Krycie zostało na miejscu, więc jakby widzę w nim potencjał i być może, jeżeli to była wina kremu, to będę go używać dalej, a jeżeli tak będzie, to na pewno wam będę dawać znać w innych filmikach. Natomiast no, w tym momencie jest mi ciężko powiedzieć, dlatego że
jakby on jest dedykowany do cery mieszanej lub tłustej i ma matowić. No i nie zmatowił. Więc jakby zrobił tylko połowę swojego zadania, będąc w tym wypadku podkładem bardzo kryjącym. Ale nie widzę tutaj takiego zmatowienia, bo jak widzieliście, ja się zacząłem wyświecać już po 3 godzinach noszenia. Więc na pewno będę go testować z innymi produktami. Myślę, że ten podkład jest ciekawy, ale specyficzny, tak jak większość ludzi wspomniała. Więc jeżeli jesteście go ciekawi, ja bym zrobił podobnie jak ja. Wybrałbym się do sklepu i poprosił o próbkę. Nie brał go w ciemno, bo ryzyko, że się Wam nie sprawdzi, jest duże, zwłaszcza jeżeli nie macie odpowiedniej cery pod ten podkład. Tak jak wspomniałem, ja go na chwilę obecną nie skreślam. Podoba mi się krycie i to, że nie zniknął z mojej buzi, nie mocno się zbierał, ale mógłbym popracować nad tym, żeby on był jednak bardziej matujący. Wiadomo, być może gdybym użył innego kremu lub mocniejszego pudru, sprawa wyglądałaby inaczej, ale jakby solo, bez takiej pomocy temu podkładowi na chwilę obecną po prostu za bardzo się wyświecam. No, ja tym podkładem będę bawić się dalej, tak jak już powiedziałem. Natomiast na temat tego podkładu i ten filmik ogólnie już będziemy kończyć, dlatego że chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, oczywiście pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików więcej. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!